staniemy promem. Dobry, skoro świt. Która jest godzina? 8, ale wstaliśmy po 4, więc ja jestem jeszcze zmęczona. To mi się tak złożyło, że jeszcze wczoraj byłem w mieście na browarze tak zwanej grupy browarek, czyli takie cykliczne spotkania polskiej społeczności przy piwku. Więc wróciłem o 12. Jesteśmy na North Stradbroke Island. Jesteśmy tu drugi raz w życiu. W tym momencie jesteśmy trochę w głąb wyspy przy takim jeziorku, które nazywa się Brown Lake. No i od razu byśmy się chcieli z wami podzielić taką anegdotką. Bo to jest to miejsce, w którym byliśmy chyba w trzecim lub czwartym tygodniu naszego pobytu tutaj. Dosłownie na parę godzin. Ten filmik tutaj nagraliśmy. No i było tak pięknie, tak nam się podobało, że stwierdziliśmy, że no super, super miejsce tu. Pewnie co drugi, trzeci weekend będziemy tu przyjeżdżać. No bo skoro wtedy nie mieliśmy jeszcze samochodu i to był mój normalny dzień pracujący, gdzie powiedzmy o 12 skończyłem pracę i o 3 rano następnego dnia musiałem już do pracy jechać i byliśmy w stanie to sobie zorganizować tak, że nam się podobało. No to z czasem, jak nam się zaczęło tutaj pewne sprawy upraszczać, kupiliśmy samochód, zaczęliśmy mieć jakieś... Kasy więcej było i możemy sobie pozwolić raz na jakiś czas, żeby sobie po prostu wziąć wolne na życzenie. Mimo to przez 1,5 roku nie byliśmy w stanie tutaj wrócić. Ale cieszymy się, że w końcu nam się udało. Ta wyspa to jest jedno z tych miejsc, gdzie warto właśnie mieć auto z napędem na 4 koła. Otwierają się dużo większe możliwości. Mam nadzieję, że zrobimy dla was kilka ciekawych shotów. A tymczasem śniadanko, bo oczywiście rano nie zdążyliśmy zjeść. Spuszczę trochę powietrza z opon, a żeby nam się przyjemnie jechało, także za dyszku kupiłem taki przyrząd. No teraz mamy takie ciśnienie tam ponad 40 PSI i myślę, że zrobię tak gdzieś na 30 na razie. A żeby też można było w miarę szybko podpompować, jak wrócimy na normalną drogę. Widać, że tutaj na tej wyspie też jakieś pożary były kilka miesięcy temu po czarnych elementach drzew i suchych drzewach, ale też widać, że natura bardzo szybko się odradza i też te wszystkie rośliny tutaj, one są pancerne i one są gotowe na to, że te pożary się tutaj wydarzają. No i się doigraliśmy. Nie da się ruszyć dalej z miejsca, więc teraz Krzysztof, jak przed chwilą widzieliście, powiedział: no to ja trochę spuszczę z kół, żeby lepiej się jechało. No to teraz trochę więcej spuszcza, żeby się jeszcze trochę lepiej jechało. No, tylko po przeciwnych się kręcą. Odkopaliśmy się. Trochę się jest brudaskiem. Trochę nasz samochód zaczyna być brudaskiem. O no. Ale doprowadzę go do stanu. Idziemy się znowu wykąpać w jeziorze.
Zaletą bycia w Australii jest też na pewno to, że tutaj ludzie bardzo lubią, jak coś się dzieje. Więc jeżeli na przykład jesteś w jakichś tarapatach i ktoś jest w okolicy, to na 100% ta osoba się zainteresuje i ci poradzi swoje wszystkie najlepsze rady. No, sympatyczna taka para około 60-tki. Przyszli, zainteresowali się, doradzili. Spuściłeś koła więcej niż myślałeś? No, spuściłem więcej niż myślałem, że można. Znaczy, teoretycznie czytałem wczoraj, że można tam nawet do 12-10 spuszczać, ale wydawało mi się, że internet nie ma racji w tej kwestii. A się okazało, że miał tym razem. No to teraz kompu w nagrodę. No trzeba. Wracamy w cywilizowane warunki. Trzeba podpompować koła do normalnego ciśnienia. Mieliśmy taki mały kompresorek na zapalniczkę samochodową. 5 dyszek. Przyjechaliśmy na jedno z pól kempingowych na wyspie, ale z tego powodu, że z powodów covidowych obecnie nie można spać w namiotach, na polach namiotowych, tylko można spać w samochodach albo w kamperach, w vanach. Albo w przyczepach kempingowych i dlatego my, ponieważ mamy namiot, będziemy musieli spać na plaży i z tego powodu musimy teraz kupić właśnie jakby jedno pozwolenie na kempingowanie na plaży, a także musimy kupić akces na samochód, żebyśmy mogli samochodem wjeżdżać na plażę. I ogólnie zrobilibyśmy to wszystko online, ale jakoś mieliśmy z tym problemy. I dla tych, którym się udało to zrobić, to tutaj mają boksy, z których mogą sobie odebrać swój permit. Tutaj jest na jedną z plaż, tutaj jest na drugą z plaż, a tam są pozwolenia na ten wjazd samochodem z napędem na 4 koła. No mam nadzieję, że się to uda załatwić osobiście. Krzysztof właśnie tam stoi przy okienku i próbuje kupić to pozwolonko. I jeżeli to będziemy mieli, to już wszystko pójdzie dobrze. Kto zawsze załatwia wszystko? Krzysiu! Dobra, to na namiot? Pani mówiła, że to jest na namiot, więc nie trzeba się pytać, czy można na namiot. No właśnie, bo ja się bałam, że może jednak nie da się z namiotami na plaży, bo wiem, że na stówę się nie da na polach namiotowych, ale skoro mamy typowo na zawieszkę na namiot, no to już powiedzmy, że to jest takie potwierdzenie, że można mieć namiot. To jest zawieska na namiot i mamy też taką naklejkę na szybę samochodu, żeby pokazać rangersom, którzy będą patrolować, że my możemy wjeżdżać na plażę, że mamy pozwolenie. Jaja. Ja to bym w ogóle nie zauważył. Ja bym podeptał i bym nie zauważył. Cały Krzysztof. Czas na lunchik. A na lunchik? Kurczoki. W jakimś sosie cytrynowo-przyprawowym. Oraz? Oraz browarki patriotyczne. Śmieszne, bo nazwa jest taka patriotyczna, ale w Polsce to tego nie ma. Jak tu mówią Ozis? Koziusko. Koziusko? Ziubrówka. I co, jak tam się jedzie po plaży? Plaża to jest jakiś
przedszkole w porównaniu do tego, co robiliśmy na ten Point Lookout tam. Nie no, twarde jest, nie ma żadnego problemu. W sumie nie trzeba było spuszczać nawet tyle czasu, bo obyłoby się. Thank you.